Halo, cześć, witajcie, z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Terminus Total War. No i na czym my tutaj stanęliśmy? Mamy tutaj tych piktów, których tutaj jakoś ugadaliśmy. Mamy armię, która tutaj się powoli tutaj tworzy. I ona pójdzie dokąd? Na Irlandię. Ona pójdzie na Irlandię. Ład publiczny tutaj jest spoko, więc mogę chyba spokojnie walnąć turę, zobaczyć co się w ogóle będzie działo. No bo troszkę minęło oczywiście od ostatniej tutaj mojej rozgrywki. Obniżyłem trochę jakość tutaj graficzną. Anizotropię, okluzję otoczenia, chyba jeszcze coś tam, takie pierdółki jak woda, drzewa i takie tam jeszcze inne. Zostawiłem tylko na najwyższych detale jednostek. Resztę obniżyłem o jeden stopień. Zobaczymy, jak to tutaj nam pomoże. No jak nie pomoże na tyle dobrze, żeby to wszystko tak nie dropowało FPS-ów, no to obniżymy jeszcze bardziej. No cóż. Famine. Głód. Cofamy się do chałupy. Mamy bardzo ładny dochód, ale mamy bardzo okropny tutaj dochód żywnościowy. Aczkolwiek coś tutaj się buduje, ale to nic nie da, jeśli chodzi o żywność, ale nam się tutaj zaraz doda punkt do rozwoju i będziemy mogli coś tutaj rozwinąć, którąś prowincję i pójdziemy w żywność, tak mi się wydaje. Będzie to chyba najodpowiedniejszy ruch. No i ruszymy tą armią z Twessis na Irlandię, tak? Musimy zdobyć całą prowincję, troszkę tam wtedy posiedzimy, no bo oczywiście ład publiczny musi się tam ustabilizować. Pójdziemy troszkę ładnie jeszcze tam Irlandię w budynki, no i będziemy musieli przekroczyć mur Hadriana. Ale przekraczając go, musimy to zrobić już potężną siłą. Jedna armia na pewno nie wystarczy, tutaj co najmniej półtorej musi pójść. Jakieś tam, nie wiem, 4-5 tysięcy wojów. No widzimy, attrition spada przez to, że nie ma żarcia. I to okrutnie przez tą zimę. Widzimy ile. Jedenaście dostaje, tak? Nie, to jakby mi liczył. Tak, 11. Dwie tury chyba jeszcze będę musiał poczekać, aż mi się tutaj to zrobi. No widzimy, armia jest na full. Jedno miejsce zostawimy katapulcie. No musimy to znowu sturować. A nie pokazuje mi się coś, żeby jakąkolwiek nację pokonano. Nie ma nigdzie destroy you nation, coś cokolwiek. Tylko ja chyba rozwaliłem tych tutaj pierwszych, no i piktów akurat też nie wyskoczy, no bo oszczędziłem ich. Tak, mamy dalej żywność nasz minus 16, jeszcze jedną turę, tak? No 171 potrzeba.
żeby się tutaj rozwinąć, a nam tutaj pożera ludzi. Ajejku. Czyli kolejna tura będzie potrzebna. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, and I will deal honestly. Flatter, and you fail. Ready for battle. A może by tak się ich pozbyć? Fuck. No dobra, stoczymy tu taką szybką bitkę. 50-50? Oni coś tutaj podejrzani, bo oni są ogólnie agresywni. Jednak chyba nie wiem, czy ja chcę w ogóle mieć tutaj ich przy sobie. Jakoś tak dzieci mi straszą. Dlatego ich tutaj pykniemy. Będziemy spokój z piktami. Vikingur. Też nie. Dry. No dobra. Mamy przewagę w każdej ilości strzelców, to mam od cholery akurat tej armii. Tak, ja nie lubię tego Watyli. I teraz zgrupujemy. Reszta piechoty z tyłu, kawaleria też z tyłu. Dobra, full tempo, oni sobie, nasi sobie odpoczną, jak będziemy w nich tutaj strzelać. 5 oddziałów kuszników, 3 oddziały łuczników, no. Siła strzelecka jest. Natomiast druga armia na pewno będzie bardziej elitarna. Jakieś tacy właśnie topornicy, coś, ten desen. Dobra, powie mi ktoś, jak to się stało, że wy jesteście z przodu. Wow. Aha. Ona się tutaj niepokojąco. Cofnijcie się trochę. Dobra, kusznicy się. Zajmą.
O i jeszcze jedna salwa. No jeszcze salwa, dobra. End battle. I tak w sumie wszyscy tutaj polegną. Już nie mają gdzie dalej uciec. No ale ci skirmishery, no ładnie pocisnęli mi moich kuszników tą salwą. No dobra, naprawdę. Ładny rzut. No jak on jeszcze uciekł? Dobra, i mamy awansik. Walka bohatera. Żarło. Zawsze minus 10 już. Dobra. Cykamy turkę. I teraz już powinno tutaj pójść do przodu. Jakaś, no, jakiś nowy budynek. O, już widzimy, młodeczek się pojawił. Sassanid Empire. Dobra, z racji tego, że mi się piczku skończyło, muszę sobie tutaj dokoptować nowe. Jest ciepło jak cholera. Grzeje. Mocno. I coś mi blasło w zęba. Żarcie 100 plus. A to kto? Goci. Tak mi się wydaje. Co oni tu robią? Ej, tak ogólnie nie widzę. Rozbudowujemy Tuesis. No już teraz pokaźniej to i to fest pokaźnie wygląda. Foot 16, tak? No tu portu nie ma. Foot 30. Tu bym mógł otrzymać do tego jeszcze procarzy, ale ja chyba pójdę typowo w żarło. Granary. Dobra, leczcie się. Ten budynek się będzie budował 3 turki, więc spoko. Jak mam Nordic Hustles? Bo mam tu pewnie od nich. Mam tu ten budynek pewnie. No gdzieś tu musi być. No cóż, lecimy dalej. Czekamy te 3 turki. Armia się tutaj uzupełni. W końcu wypukałem tego tego kawałek żarcia z zęba. No, tylko takiego dziurakała akurat. No i zrobimy sobie musli. Tak ostatni taps został. Buzu, buzu. To do śmieci. Oj, nie trafię. I czekamy dalej, no. No dawaj, dawaj, dawaj. Może dobrze by było, gdyby Rzym tutaj jakieś takie problemy miał. Jakieś. Coś. Jakieś bunty na południu wyspy, coś, może, halu? Famine. Bo co tu się dzieje? No są tutaj goci. Tutaj są frankowie. O, to trzeba wykorzystać, pociumpany. Pożarcie na minusie przez tą zimę. Się nie uleczymy za bardzo, ale ten tu awansował. Żarcie play, żarcie 10. I tak gówno dało. My. O, widzimy. Regiony 3.
gdzieś tam mają region, tu mają region, what the... Żadnych dóbr nie mają. Nie ma jak z nimi handlować nawet. Ale ładnie popłynęli, skoro na Walii zdobyli miasto, to no to... Trzeba się z nimi liczyć. Dlatego trzeba... Zima się skończy i szorujemy na tą Irlandię. Już ta armia się po drodze trochę tam podleczy. Trzeba będzie tutaj szybko wykorzystać sytuację, póki coś będzie jeszcze do przejęcia, bo my i tak będziemy musieli walczyć o całą wyspę, bo dzielić ją nie ma z kim. Nie można tak dzielić po prostu w Wielkiej Brytanii. To się nie wchodzi w grę w ogóle. Musimy ją mieć dla siebie. Western Roman Separatist. Znowu ten pieprzony głód. O matko, jeszcze ile? Jedna tura i będziemy w końcu na plusie. To mi nic nie da. Weźmiemy sobie to. I weźmiemy sobie... A podatki zwiększymy, a co? Plus 16 i na 1. Dochód 3600. No, proszę was, no, to trzeba zarabiać pieniążki. Jesteśmy bardzo bogaci teraz. Ciekawe, czy będzie na plusie, jak wyjdę tym bohaterem. Pewnie nie. Będzie tam minus 5. No patrz, jakiś ścigor mi tu wjechał. Aha, dobra, się zmusował już. Witaminka się zrobiła. Cały czas treść, ale dobra, żarcie na 20. Harald z Jorun. Ojciec Wikingr, czyli nasz, no teraz król. Jednogwiazdowiec. Ogólnie ziomek tutaj ma bardzo tutaj duże poparcie. Dobra, niech się potem... Dobra, zrobiło się. Rozwijamy jakąś tam chatkę, więcej żarcia. Dobra, turę tutaj zostaniemy jeszcze. Ale w następnej już polecimy. 4600 pominęło zima. No piękny dochód, piękny. Śledzić. Cały czas trzeba tutaj śledzić. Eborakum musimy zdobyć. Oni tutaj akwedukcik postawili. This settlement is under siege. No, coś czuję, że jednak będę walczył z gotami o Brytanię. To się przyda bardzo. Dobra, zgamy tą ostatnią turę i ruszamy. No, 20 minut jeszcze troszkę. Może zdążymy na tą Irlandię popłynąć, może.
tym odcinku. Tylko przydałoby się usunąć trochę tych nacji. Ja dwie usunęłem, a reszta się opieprza po prostu. To powinno pisać w sumie za ile? Ale nie pokazuje mi za ile będzie takowy rozwój. Dobra. Wyłazimy. Ja się w sumie skitajcie do Twesis, a wy do Ildon. No ile wy się jeszcze będziecie robić? Boże, no nie pokazują nic. Nie wiem, dwie tury się przeczeka, chociaż nie wiem, co teraz. Teraz jest jesień, dobra. Czyli oficjalnie zima mija, a my ruszamy. Frankowie Eborakom zajebili. Oh shit! Mam nadzieję, że Frankowie nie mają żadnych traktatów z gotami, bo będzie problem. Nadal się leczymy. Świetnie. W sumie na to... Ach, kwa, nikt nie chce handlować. Ja jestem ogólnie siłą 40, a Frankowie 11, goci 14. Bardzo słabo to wygląda w rankingu, muszę przyznać. Wszystko przez to, że ja nie mam piechoty dobrej. Ty! Wyginać. A tu czasem się nie... Ta horda nie podskoczyła tutaj? Ale oni teraz bezczelnie naruszyli teren. Przekroczyli mur Hadriana. I co oni sobie wyobrażają? Że będą mogli łazić po mojej ziemi jeszcze po to, żeby zdobyć Irlandię? Nie. Tak być fucking nie będzie. Zaraz sprawdzimy ich tu. No tu ogólnie przybył jakiś taki konkretny generał. Trzy gwiazdki ma. Prowincja Brytanii padła. A oczywiście musi być też zaraza. Ale ogólnie... No i goci się już tu wpieprzyli. No co za... Dobra, sprawdźmy ich transakcje. Dobra, oni ogólnie między sobą żadnych transakcji nie mają. Więc pierwsze co to... Ale kurde, zaatakuje Eborakum. To dalej ja mam... A czy mamy tu potem całe Camulundulum? Czort wie gdzie dalej, oni mogą mieć jeszcze we Francji. Oni są jeszcze tutaj Flevium Turifurdurum. No ogólnie oni są tutaj konkretnie uzbrojeni. Słabo się tu porobiło, słabo. Aha, tu się separatyści pojawiają. No Frankowie mają 7 regionów, Geci 14. Geci 4.
No dobra, bierę katapultę. Wykupił mi skór. Nie będę kończył. Ho ho! Czas zrobić nową armię. Harald. Pieski mi nie są potrzebne. Będą kawaleria. Co tu horda mi... Kamienna korona jakaś. Czego wy tu chcecie? Cztery gwiazdki! No i przez to moje czekanie, przez to, że brak żywności, jestem w czarnej dupie, bo ja muszę wybrać w sobie wroga, a się wymieszali tymi miastami. Geci z Frankami i ta gunwo, czy ta horda obsrana tu się musiała pojawić. Się tu już w ogóle kręci, co, wybić ją będę musiał, no co ja mogę innego zrobić. I co, czekać cierpliwie, aż ci zaczną ze sobą wojować? Z czym oni tu w ogóle wylecieli? Kim wy w ogóle jesteście? Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly. Thirsty for battle. No, że mi katapulty wykupują, no to są już barbarzyńcy. Kurde, no damy radę im? Nie, damy trochę. Chociaż nie, no to tutaj mogę to tak samo zrobić. Tą bandę ludków po prostu jeszcze i... O, dobra, spieprzyli na południe. Arrivederci. No to mamy wojnę. Wow, has begun. I w sumie tym samym akcentem, jak tylko nadejdzie nasza tura, zakończymy ten odcinek. Takim jeszcze soczystym, że wojna jest i teraz co się będzie działo dalej? Musicie zajrzeć na nowego odcinka, który pojawi się albo jutro, albo za tydzień. Nie wiem, który odcinek, który dzień ten odcinek przejmie, dostanie, czy sobotę, czy niedzielę. Także na pewno ciąg dalszy nastąpi, ludzie. Tak, o to się nie bójcie. Także no co, bywajcie.